Na program zaprasza S-Bank Bank Spółdzielczy. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Jesteśmy w innej zupełnie rzeczywistości i trudnych czasach, tak bym to określił. Jak dzisiaj wygląda, panie dyrektorze, organizacja pracy w banku? Bo jakby nie było, to wszyscy musieliśmy przestawić się na troszeczkę inne tory i inny tryb pracy. Zdecydowanie. My dziś zachęcamy naszych klientów i apelujemy do nich o to, żeby zostali w domu i bankowali na ekranie. Bankowali na ekranie, czyli używając do tego komputera, używając do tego tableta czy też telefonu. Jednak jeżeli potrzebna jest w jakiś sposób wizyta klienta w banku, to nasz bank jest otwarty. Zmieniliśmy jednak czasowo godziny pracy naszego banku, to jest od godziny 11 do godziny 15, a do godziny 12 obsługujemy osoby, naszych seniorów w wieku 65+. Tu trzeba powiedzieć, że ta zmiana godziny pracy wynika zarówno z tego powodu, że chcemy zadbać o odpowiednie bezpieczeństwo i higienę naszych klientów, ale również pracowników, jak również część naszych pracowników w tym okresie opiekuje się swoimi dziećmi, będąc w domu. Jeszcze powiem dodatkowo o tym, że zapraszamy naszych klientów w pierwszej kolejności do kontaktu telefonicznego. Być może niektóre z tych spraw, które państwo macie, możemy załatwić przez telefon, a jeżeli nie, to jesteśmy w stanie umówić się wcześniej i przygotować dokumenty tak, aby ograniczyć do minimum pobyt klientów w naszych placówkach. Wszystko, co dobre, to rodzi się w bólach, tak bym to powiedział. Jak w chwili obecnej te zmiany, które wprowadziliście, odbierają klienci? Jeśli chodzi o odbiór klientów, to muszę powiedzieć, że nie mamy tutaj jakichś skarg, że w tym miejscu chciałbym podziękować naszym klientom za zrozumienie, nie tylko zrozumienie tej sytuacji, ale zdecydowanie dostosowanie się do tych sytuacji. Chciałbym również podziękować naszym pracownikom, którzy w tych dniach są moim zdaniem cichymi bohaterami. I dziękuję tutaj im w imieniu zarządu S-Banku Banku Spółdzielczego za to, że są na miejscu i mogą służyć naszym klientom. W takich czasach jak dzisiaj to tak, obawiamy się przede wszystkim o swoje zdrowie, ale jakby nie było, to też boimy się o swoje oszczędności. No, czasy są niepewne, przyzna pan sam. Jakie dodatkowe środki bezpieczeństwa zostały wprowadzone w banku? Czy zostały wprowadzone? Znaczy ja chciałbym powiedzieć, że nie ma powodów do tego, aby obawiać się o oszczędności. Oszczędności gwarantowane są dla klientów indywidualnych do kwoty 100 tysięcy euro, czyli to jest ponad w tej chwili 400 tysięcy złotych, ale rozumiem, że pan redaktor pyta o te rozwiązania bezpieczeństwa, które zostały teraz wprowadzone do naszego banku, w naszym banku w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną. No właśnie. I tutaj muszę powiedzieć, że my stosujemy się do tych zaleceń, które są do nas kierowane. Zaleceń związanych zarówno z tym, ile osób może przebywać w naszych placówkach i w naszych placówkach może przebywać tyle osób, tylu klientów, ile mamy aktualnie czynnych stanowisk. Dodatkowo prosimy o bezpieczeństwo w kolejkach, o stosowanie się do tego zalecenia 2 metrów. Dla naszych pracowników zapewniamy maseczki, zapewniamy rękawiczki, zapewniamy środki dezynfekcji. Te środki dezynfekcji zapewniamy również dla naszych klientów, a mam nadzieję, że również jednorazowe rękawiczki w najbliższym czasie będą dostępne dla naszych klientów. Również dbając o to bezpieczeństwo, my zainstalowaliśmy takie przegrody przezroczyste, które znajdują się między klientem a naszym pracownikiem. I jest to niestety trudne dla naszego banku, dla banku lokalnego, który podkreśla swoją bliskość wobec klienta, ale ja myślę, że dzisiaj ta bliskość ma nieco inny wymiar niż na co dzień, że ta bliskość to jest dzisiaj dbanie o bezpieczeństwo i o zdrowie naszych klientów i myślę, że znajduje się to zdecydowanie z akceptacją naszych klientów. Wspomniał pan na samym początku naszej rozmowy, użyłbym takiego moim zdaniem tajemniczego określenia bankowanie na ekranie, no bo to tajemniczo brzmi, inaczej mówiąc jest to elektroniczna praca, czyli przez elektronicznie można z bankiem pracować. Jest dzisiaj to bezpieczne?
Tak, my nie tylko dziś, ale zawsze namawiamy naszych klientów i polecamy tą bankowość elektroniczną, czyli możliwość dokonywania wielu operacji przez komputer, korzystając z tableta czy z telefonu. Dziś szczególnie zachęcamy naszych klientów do tej formy, gdzie można tak naprawdę bez wychodzenia z domu zrobić wiele operacji, czy dokonać przelewu, czy sprawdzić saldo, czy zobaczyć, jaki jest stan naszych rachunków, ale również dokonać zakupów internetowych, również za pomocą tego rozwiązania SGB24 możemy złożyć wniosek o chociażby 500+, ale również wniosek o BLIK czy o kartę płatniczą. I to jest jedna grupa rozwiązań, natomiast są jeszcze oczywiście płatności bezgotówkowe, które są w tej chwili zdecydowanie bardziej bezpieczne. Jak wiemy, pieniądze, monety mogą przenosić wirusy i bakterie, a dziś używając karty płatniczej, czy też używając rozwiązania do płacenia bezgotówkowej, jakim z użyciem telefonu, czy też z użyciem zegarka i blika, to zdecydowanie dzisiaj są bardziej bezpieczne płatności. Ja tylko chciałbym dodać, że banki spółdzielcze SGB mają naprawdę bardzo bogatą ofertę związaną z tymi płatnościami zbliżeniowymi, od Google Pay, poprzez Apple Pay, poprzez Garmin Pay, Fitbit Pay i oczywiście BLIK. Panie dyrektorze, kończąc naszą rozmowę, wspólnie powinniśmy zaapelować do wszystkich o tą rozwagę, o to, żeby pozostać w domu, jeżeli nie musimy wychodzić. A pan o co by zaapelował przede wszystkim do klientów z banku? Ja, tak jak na początku powiedziałem, apeluję do tego, żeby zostać w domu i żeby bankować na ekranie, korzystać z tych rozwiązań zbliżeniowych. I dodam tylko, że SBank Spółdzielczy wszystko to robi zgodnie z hasłem, które jest hasłem naszego banku, czyli jesteśmy dla Ciebie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.